Odnoszenie sukcesów w biznesie wymaga dużo pracy, jednak jeśli chodzi o skuteczną reklamę Twojej firmy, w programie AdWords odrobina wysiłku na początku zaoszczędzi Ci dużo czasu i pieniędzy w przyszłości. Aby konto AdWords stało się solidnym kanałem marketingowym Twojej firmy, warto uporządkować jego strukturę. Co zatem oznacza struktura konta i dlaczego jest tak ważna? Struktura konta to po prostu. Grupy słów kluczowych i reklam ułożone według tematyki lub produktu. Innymi słowy, jeśli sprzedajesz buty i koszule, możesz utworzyć jedną grupę słów kluczowych dotyczącą butów, a drugą odnoszącą się do koszul. Jest wiele powodów, dla których struktura konta może korzystnie wpłynąć na Twoje reklamy online i ułatwić Ci życie. Oto dwa najważniejsze z nich. Po pierwsze. Uporządkowanie konta według produktu, usługi lub tematu pozwoli Ci tworzyć reklamy związane z danym tematem lub produktem. Dla grupy słów kluczowych dotyczącej butów warto utworzyć osobną reklamę na temat butów, a dla słów kluczowych odnoszących się do koszul reklamę na temat koszul, które sprzedajesz. Po drugie, na uporządkowanym koncie łatwiej będzie Ci zarządzać budżetami i stawkami, wprowadzać zmiany oraz przeglądać raporty. Wyobraź sobie, że Twoje konto to szafa. Zamiast wrzucać wszystko na jedną półkę, lepiej jest poukładać ubrania, dzieląc je na koszule, buty, spodnie itd. Dzięki temu łatwiej jest je znaleźć i dopasować. Zobaczmy więc, jak można uporządkować konto AdWords. Struktura konta AdWords składa się z czterech głównych elementów: są to kampanie, grupy reklam, reklamy i słowa kluczowe. Przyjrzyjmy się najpierw kampaniom. Jeśli Twoja firma oferuje szeroki asortyment produktów i usług, lub świadczy usługi dla różnych klientów, dzięki kampaniom możesz podzielić swoje produkty bądź usługi na szerokie kategorie. Jeśli na przykład prowadzisz internetowy sklep z odzieżą, możesz utworzyć oddzielnie kampanię dla butów, koszul i tak dalej. Możesz nawet utworzyć kampanię dla różnych promocji lub rejonów świata. Na przykład w kampanii Letnia Wyprzedaż możesz umieścić wszystkie reklamy dotyczące rzeczy z wyprzedaży letniej. Kampanie mogą być ogólne lub bardzo szczegółowe, w zależności od tego, jakie typy sprawdzają się w Twoim przypadku. Teraz zajmiemy się grupami reklam. Grupy reklam należą do kampanii i są dokładnie tym, na co wskazuje ich nazwa grupami zawierającymi reklamy i związane z nimi słowa kluczowe. Grupy reklam Ułatwiają kierowanie reklam do konkretnych klientów. Podobnie jak kampanie, grupy reklam mają etykietę określającą, jakiego typu reklamy i słowa kluczowe obejmują. Na przykład, w kampanii Buty możesz utworzyć grupy reklam dla mokasynów, baletek, sandałów itd. Każda z nich będzie zawierała reklamy i słowa kluczowe związane z danymi produktami. Mając już grupy reklam, możesz utworzyć słowa kluczowe i reklamy. Dla każdej grupy reklam utwórz osobną listę słów kluczowych związanych z danym produktem lub tematyką. Wybierając słowa kluczowe dla danej grupy reklam, zadbaj o to, by wszystkie odnosiły się do tego samego produktu lub tematyki, w tym przypadku do mocasynów. Po wybraniu listy słów kluczowych utwórz atrakcyjną reklamę z wezwaniem do działania dotyczącą danego produktu lub usługi. Teraz za każdym razem, gdy ktoś będzie szukać hasła Białe Mokasyny lub Mokasyny Zamszowe i pojawi się Twoja reklama, będzie ona dotyczyć Mokasynów, czyli tematu wyszukiwania. To wszystko na temat kampanii, grup reklam, słów kluczowych i reklam. Prowadzenie własnej firmy to zajęcie bardzo absorbujące. Dlatego poświęć trochę czasu, by uporządkować konto. A zaoszczędzisz nie tylko czas i pieniądze, ale też dokładnie dopasujesz swoje reklamy do tego, czego szukają potencjalni klienci. Zaloguj się i już dziś uporządkuj swoje konto.